Władze powiatu koneckiego uczciły w piątek zbliżającą się 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, oddając wielki honor twórcy tego dokumentu, który był silnie związany z Końskimi, marszałkowi Stanisławowi Małachowskiemu. Przypomnijmy, że Małachowscy byli właścicielami wielu dóbr na terenie Koneczczyzny. Uroczystości w epidemicznym, skromniejszym niż zwykle wydaniu zaplanowano w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Tam przybyłych powitał dyrektor placówki Wojciech Jasnos. Wydarzenie poprowadził naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Stachera. Gośćmi specjalnymi placówki byli pełnomocnik rządu Bartłomiej Orzeł, starosta opoczyński Marcin Baranowski oraz starosta włoszczowski Dariusz Czechowski. W wydarzeniu udział wzięli także m.in. starosta konecki Grzegorz Piec, członek zarządu powiatu Jarosław Staciwa, wiceburmistrz Końskich Marcin Zieliński czy wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha. Część oficjalna obchodów rozpoczęła się od wprowadzenia szkolnego pocztu sztandarowego oraz złożenia kwiatów pod tablicą pamięci poświęconą bohaterom tej ponad stuletniej placówki. We wstępie krótkie przemówienia wygłosili starosta Piec i pełnomocnik rządu Bartłomiej Orzeł. Szanowni Państwo, wymienieni czterej synowie kanclerza Jana Małachowskiego, fundatora miasta Końskie, tutaj się urodzili, tutaj się kształcili, wchodzili w dorosłe życie. Niechaj te napisy na marmurze, amor patria nostra lex, miłość ojczyzny naszym nakazem, na trwałe i głośno zabrzmią oraz staną się przesłaniem na nas wszystkich. Sobie i Państwu w kolejnych latach życzę, żeby ta duma, którą ja pamiętam, którą ja kojarzę z postacią Stanisława Małachowskiego, żeby ta odwaga, bo Stanisław Małachowski jak na swoje czasy głosił poglądy naprawdę rewolucyjne, ale też słuszne, tak? Domagał się praw dla mieszczan, dla chłopów. Z drugiej strony cechował się ogromną rozwagą, bo to on ostrzegał, czy domagał się tego, żeby król nie wiązał się z Targowicą. Czy wreszcie współtworzył ten dokument, jakim na ówczesne lata rewolucyjne, pierwszy dokument w Europie, Konstytucja 3 maja, żeby te wszystkie cechy, ta odwaga, rozwaga, patriotyzm w każdym działaniu i ta duma z osobistego powiązania z postacią Stanisława Małachowskiego, że wszyscy Państwo jesteście synami również tej ziemi koneckiej, żeby to Państwu towarzyszyło na co dzień, żebyśmy tą lekcję, te cele, które pozostawił nam jeden z wielkich ojców właśnie naszej Konstytucji 3 majowej, Stanisław Małachowski, byśmy te cele wspólnie realizowali. Następnie obaj panowie w asyście dyrektora szkoły Wojciecha Jasnosa dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej marszałkowi Stanisławowi Małachowskiemu. Obiekt poświęcił ksiądz dziekan Andrzej Zapart, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Końskich. W drugiej części wydarzenia wręczono nagrody za udział w internetowym konkursie pod nazwą Konecki Ojciec Majowej Konstytucji Marszałek Stanisław Małachowski. I tak, trzecie miejsce zajęła Joanna Partyka z Morzywołu, drugie miejsce Julia Wilk z Końskich, a zwyciężyła Natalia Boruń ze Stąporkowa. Natalia Boruń, wygrana w kolejnym konkursie powiatowym, tym razem poświęconym postaci Małachowskiego. Dlaczego wzięłaś udział? No i czy to zwycięstwo Cię cieszy? Oczywiście, że mnie cieszy. Myślę, że w sumie po to, żeby upamiętnić jakby Konstytucję 3 maja, to święto, ale też jakby powiedzieli nam w szkole, że fajnie by było, jakby ktoś, jakby była reprezentacja, więc stwierdziłam, że czemu nie, mogę spróbować. Powiedz mi, czy ten konkurs Cię czegoś nauczył? Czy to jest tak, że znałaś wcześniej tę postać i te wszystkie wydarzenia, czy jednak tej wiedzy sporo tutaj nabyłaś? Powiem tak szczerze, że nie do końca i sporo się nauczyłam właśnie o tej konstytucji, o tym ogólnie święcie 3 maja. Pełną listę nagrodzonych znajdziecie w naszym artykule, a odnośnik poniżej materiału wideo. Na koniec uroczystości młodzież z pierwszego ELO zaprezentowała krótki program artystyczny przygotowany przez nauczycielkę Joannę Stolarską. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polskim naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg.